Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w komiksowej odsłonie kanału Gramania i w dniu dzisiejszym będziemy testować nieco nowy format na tym kanale. Bowiem w tym odcinku nie będziemy sobie omawiać jednego komiksu, ale tym razem mam dla was aż 7 pozycji. 7 pozycji, z czego będą to 4 różne komiksy. Od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad tym formatem ze względu na to, że ciężko mi jest czasem przygotować kontynuację, drugi odcinek na temat komiksu, który już omawiałam na kanale, na przykład tom pierwszy, a dotarł do mnie tom drugi. Chciałabym się z wami podzielić wrażeniami, ale jednocześnie nie chciałabym się nieustannie powtarzać i zanudzać was po prostu. Dlatego też pomyślałam sobie, że możemy spróbować takiego formatu, w którym będę wam przedstawiać takie ciekawsze, mniejsze komiksy, które po prostu mnie zainteresowały, ale jednocześnie czuję, że mam w sobie za mało tego materiału, aby robić cały odcinek, a z drugiej strony są też komiksy, które na przykład doczekały się drugiej części, jest to zamknięcie historii, a chciałabym wam o tym powiedzieć, że zostały wydane i czy ta historia ostatecznie mi się podobała, czy nie. Dlatego w dniu dzisiejszym pochylimy się nad wydawnictwem Nonstop Comics, które nieustannie czytam, których komiksy nieustannie dają mi dużo radości i sprawdzimy sobie, czy pewne kontynuacje dociągnęły historię, a czy pewne pozycje, takie pojedyncze, nieco mniejsze, również się sprawdzają do czytania. Zatem powoli przechodzimy do pozycji pierwszej, a wy w międzyczasie w komentarzach dajcie mi znać, czy ten format się wam podoba, czy uważacie, że to jest dobry pomysł właśnie na taki nieco bardziej zwięzły materiał, który pokazuje wam znacznie większą ilość komiksów w podobnym czasie. Zaczniemy sobie może od kontynuacji i od zamknięcia komiksu pod tytułem Mercy, który już oczywiście omawiałam na kanale, którego recenzję możecie tam znaleźć, włącznie z cosplayem Mercy. Komiks, który mnie się bardzo podobał, przynajmniej jeżeli chodzi o tom pierwszy. Natomiast kiedy zapoznałam się z pierwszym, drugim i trzecim tomem, który całkowicie zamyka nam tą historię, to muszę wam przyznać, że wciąż ta historia mi się podoba, ale już pod koniec zaczęłam odczuwać, że żałuję troszeczkę, że ta historia nie skończyła się nieco bardziej tragicznie. Oczywiście nie będę wam tu zdradzać zakończenia i nie będę wam mówić, co się zdarzyło tak naprawdę w tym komiksie, ale liczyłam na zdecydowanie bardziej dramatyczne rozwinięcie, chociaż oczywiście jest to komiks pełen bardzo dramatycznych scen i zdecydowanie nie polecałabym go młodszym czytelnikom, ale może dlatego, że ja bardzo lubię takie mroczne, gotyckie historie, które kończą się naprawdę źle. Może dlatego właśnie miałam takie wrażenie, że to, co się wydarzyło na końcu Mercy, jest nieco zbyt optymistyczne. Niemniej jednak wciąż i nieustannie polecam wam ten komiks, choćby nawet ze względu na oprawę graficzną, która według mnie jest przepiękna. Ja bardzo lubię takie styl rysowania, jak i główną bohaterkę, która jest jednocześnie piękna, jak i odrażająca. Pozostając nieustannie w gotyckim klimacie, polecam wam taki pojedynczy komiks, który ostatnio ukazał się jako nowość od Nonstop Comics pod tytułem Falcon Spear. Jest to komiks przy współpracy Mike'a Mignoli i Warnick Jason Cadwell. Ten duet ma na pierwszym polskim rynku dzięki wydawnictwu Nonstop Comics wydane już 2 komiksy właśnie w bardzo podobnym takim gotyckim klimacie, w którym to Mike Mignola jest scenarzystą, twórcą postaci, podczas gdy Warnick Jason Cadwell tworzy rysunki i oprawę graficzną. I o ile podejrzewam oprawę graficzną, nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ jest ona dość prosta, bardzo specyficzna, ale też zapadająca w pamięć. Mnie ona się bardzo podoba, ale wiem, że nie każdemu może przypaść do gustu, to sama historia jest bardzo prosta, ale również efektowna. Zresztą umówmy się, próba upchnięcia bardzo skomplikowanej historii na zaledwie kilkudziesięciu stronach byłaby bardzo trudna, ale akurat jest to taka historia, która z jednej strony nas nie zaskakuje, ale z drugiej strony satysfakcjonuje. W samym początku komiksu poznajemy trójkę bohaterów, którzy są łowcami wampirów i różnego rodzaju bestii. Na początku poznajemy ich w trakcie akcji, aby potem przeskoczyć 15 lat do przodu i dowiedzieć się, że jeden z członków ich grupy, Falcon Spear, przed laty zniknął i przepadł bez wieści. Ale jak się okazuje, nie całkowicie, ponieważ nasza trójka otrzymuje listy dość tajemnicze od Falcon Spear, aby udać się do pewnej miejscowości i tam mają okazję z nim porozmawiać. Sama historia jest bardzo zwięzła, bardzo prosta, ale tak jak powiedziałam, bardzo efektowna i osobiście, jeżeli lubicie taki gotycki, ciekawy klimat, to szczerze polecam wam tą lekturę. Ponownie pozostajemy w temacie nowych komiksów i tym razem udajemy się z krain fantasy w Europie do miejsca zdecydowanie niefantastycznego w Europie, chociaż w sumie nigdy nie byłam we Francji, więc jest to dla mnie nieco fantastyczne miejsce. Kolejną serią, którą wam szczerze polecam od Nonstop Comics, to Pewnego razu we Francji. Ja mam tutaj ze sobą
sobą dwa tomy, aczkolwiek już właśnie został wydany tom trzeci tej historii. I jest to tym razem, w przeciwieństwie do tych poprzednich fantastycznych bardzo opowieści, historia bardzo realna. Komiks ten bowiem opowiada losy niejakiego Johna Johnaviciego, czyli Francuza żydowskiego pochodzenia, który w trakcie II wojny światowej żył bardzo, bardzo kontrowersyjnym życiem milionera. W późniejszych latach. Zaczynał on stosunkowo biednie, jako zbieracz złomu, ledwo sklecając zdania po francusku, aby ostatecznie dorobić się sporego majątku w bardzo kontrowersyjny sposób. Bowiem w trakcie okupacji Francji Joseph wykorzystał swoje niezwykłe umiejętności do kolaborowania jednocześnie z Niemcami, jak i z Francją. Jak podejrzewam, domyślacie się, było to dość kontrowersyjne i po dziś dzień jest to bardzo kontrowersyjna postać właśnie ze względu na swoje decyzje i na swoją umiejętność jednocześnie owijania sobie wokół palca Niemców, których Francuzi nienawidzili, jak i Francuzów, rodzimych ludzi, z którymi na co dzień przebywał. Sam komiks zaczyna się nieco od końca, ponieważ już dosłownie od końcówki życia naszego głównego bohatera i powoli cofamy się do przeszłości, aby poznać losy Josepha. Sam komiks jest całkiem intrygujący, dobrze narysowany i przedstawia losy przede wszystkim rzeczywistej postaci, która była niezwykle interesująca i której życie wystarczyłoby na niej jeden film, co zresztą się wydarzyło, ponieważ ta postać doczekała się przynajmniej we Francji kilku filmów, które opisywały jego życie. Jednocześnie komiks pewnego razu we Francji jest komiksem bardzo specyficznym. Komiksem, który najprawdopodobniej zainteresuje bardzo wąskie grono czytelników. Osób, które interesują się II wojną światową, osób, które interesują się historią Francji. Natomiast wielu z was po prostu nie będzie miało w ogóle świadomości, o czym czyta. Przynajmniej na początku, bo potem jak zaczniecie poznawać tego bohatera, będziecie wiedzieć. I pewnie jak doczytacie w Wikipedii i doczytacie w internecie, dowiecie się, kim był Joseph. Ale tak jak mówię, jest to komiks, który jest skierowany zdecydowanie do miłośników historii i osób, które pasjonują się bardzo konkretnym jej wycinkiem. A na sam koniec zostawiam sobie coś przyjemnego, coś lekkiego, czyli W głowie Sherlocka Holmesa Sprawa skandalicznego biletu, tom drugi. Jeżeli oglądaliście mój pierwszy materiał na temat tej pierwszej części tego komiksu, to wiecie, że bardzo mi się podobał i wciąż utrzymuję, że jest to bardzo przyjemny, lekki, biorąc pod uwagę tematykę i ewentualne zbrodnie, których dopuszczają się złoczyńcy w tym komiksie. Niemniej jednak, jeżeli lubicie komiksy, które opowiadają o Sherlocku Holmesie i lubicie komiksy, które są przede wszystkim absolutnie przepiękne, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, ponieważ to będę wciąż utrzymywać, że jest to absolutnie fenomenalnie wydana pozycja, to polecam wam zapoznanie się z tomem drugim. Nie ma wprawdzie w tym komiksie aż takiego poziomu skomplikowania tej historii, jakie były w oryginalnych opowieściach Sherlocka Holmesa i dodatkowo bardzo sprytnie na samym końcu tego komiksu jest zaznaczone, żeby John Watson absolutnie nikomu o tej historii nie opowiadał, przez co, wiecie, nie przeciekła ona do tych oryginalnych książek. Niemniej jednak zdecydowanie jest to komiks, który po prostu funduje nam bardzo dobrą zabawę. Zwłaszcza, że można ten komiks odkrywać dosłownie kartka po kartce, ponieważ jest tutaj tak dużo szczegółów narysowanych. Można patrzeć też przez papier pod światło, aby odkryć zupełnie inne, nowe szczegóły, że myślę, że bardzo wielu sprawi po prostu ten komiks ogromną przyjemność. I to by było na tyle w tym materiale. I tak było tego całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że jest to zaledwie jeden filmik, w którym udało mi się zmieścić cztery zupełnie różne historie. Dajcie mi znać, czy ten format się wam podoba, czy macie ochotę na więcej tego typu materiałów, aby tak szybciej, nieco bardziej zwięźle przejrzeć, co ciekawego ewentualnie każde wydawnictwo ma do zaoferowania dla was do czytania. Jeżeli wam się spodoba, to oczekujcie kolejnych odcinków w ten sposób. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, mam nadzieję, że któryś z komiksów przypadł wam do gustu. Dajcie mi znać, która z tych pozycji zainteresowała was najbardziej. Zostawcie oczywiście lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego materiału. Ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, przeczytajcie sobie coś fajnego, a macie bardzo dużo pozycji do wyboru. Zatem do dzieła! Cześć i pa, pa!